Zgodnie z informacją podlaskiej kurator oświaty, samorządy mogą aplikować o dodatkowe pieniądze na sfinansowanie wdrażanej reformy edukacji. Pani minister Anna Zalewska ogłosiła nie dalej jak tydzień temu komunikat o finansowaniu, o dofinansowywaniu szkół w obliczu toczącej się reformy systemu oświatowego. To oznacza, że 0,4% rezerwy budżetowej zostanie przeznaczone na potrzeby samorządów wynikające z przystosowania szkół do nowego prawa oświatowego. Samorządy mogą aplikować o te środki. Bardzo dokładna instrukcja, jak to można robić, w którym momencie i na co mogą być przeznaczone pieniądze. A pieniądze mogą być przeznaczone na wyposażenia szkół, w ławki, stoliki, krzesła, sprzęt, tudzież inne potrzebne rzeczy. I taki komunikat już jest na stronie ministra edukacji narodowej i na stronie podlaskiego kuratora oświaty, bo w ślad za tym, jak opublikowała to pani minister, ja również jako informacja dla samorządów na swojej stronie to umieściłam. Kurator oświaty poinformowała także, że trwają prace nad nową koncepcją finansowania oświaty. W pracach biorą udział między innymi przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Na konferencji przypomniano także, że ministerstwo przygotowuje nową ustawę o finansowaniu oświaty. To zupełnie nowy akt prawny. Ustawa w założeniach ma między innymi zmienić sposób finansowania bezpłatnych dla uczniów podręczników. Według propozycji ministerstwa będą one opłacane w części z subwencji i w części z dotacji celowych. Uproszczeniu ma także ulec system dotowania oświaty z kas samorządów. Zmianie ulegną także według zapowiedzi zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej.